Witam Państwa ponownie. Obiecałem Wam relację z samego przejścia. Niestety to jest kamera w telefonie, także ten obraz nie będzie nazbyt dobry jakościowo. Tutaj mamy przejście piesze w Medyce. W obydwie strony przechodzą ludzie, aczkolwiek będąc przy granicy słyszeliśmy, że w jakiś sposób wstrzymane są przejścia do Polski. Z tyłu terminala utworzyło się miasteczko, gdzie ludzie, którzy przeszli, mogą coś zjeść, napić się, zaopatrzyć się w rzeczy. Jest market czynny, kantory, inne rzeczy. No cały czas ruch, radości nie ma, nie widać uśmiechów na twarzach. Ludzie są raczej stonowani, smutni. Postaramy się wyjść wyżej i pokazać Państwu, co się dzieje na drodze wyjazdowej. Tak jak mówiłem wcześniej, policja systematycznie podstawia autobusy, którymi osoby, które przeszły, mogą dostać się do samego Przemyśla, do, jak to powiedziałem, punktu przerzutowego. Teraz ruch tak jakby zmalał właśnie ze względu na fakt, że jest mały zastój czy mały korek, jeżeli chodzi o przechodzenie obywateli Ukrainy na naszą stronę. Rozmawiałem z ludźmi, którzy czekali na swoje dzieci. Od wczoraj, od godziny 18 stoją 15 km przed przejściem dla pieszych i tak się to niestety cały czas ma. Thank you.